potrzeba rejestrowania ulotnych chwil z mojego życia zmusiła mnie do szukania informacji o filmowaniu z dostępnych wówczas książek. W tym roku amatorski klub filmowy AKF Klaps świętuje swoje 55. urodziny. Z tej okazji w nowej siedzibie Chybskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta gala jubileuszowa, na której nie zabrakło podsumowań, podziękowań i urodzinowych życzeń. 55 lat, piękny jubileusz Klapsu i też chyba piękny prezent dla Klapsu, ale też dla Ośrodka Kultury, to piękne miejsce. No tak, to się tak fantastycznie w tym roku wszystko złożyło, że jednocześnie otwieraliśmy nowy stary albo stary nowy dom kultury, no i jednocześnie są obchody jubileuszu 55-lecia Klapsu, który właśnie stąd, z tego fantastycznego, magicznego miejsca się wywodzi, bo tu wszystko, co ma miejsce w historii Klapsu, zaczęło się właśnie tutaj, więc to jest taki podwójny prezent. Ja wiem, że te 55 lat to dużo by gadać i czasu by pewnie zabrakło, ale tak w skrócie, taka pigułka, od czego to się tu zaczęło? Właśnie tutaj, w Chybiu, jeżeli chodzi o historię Klapsu. Jeżeli chodzi o historię Klapsu, to zaczęło się od słynnego spotkania trójki młodych ludzi, czyli Franciszka Dzidy, Józefa Orawca i Kazimierza Pudełki, którzy postanowili w tej siermiężnej Polsce Gomułkowskiej zrobić coś w zakładzie pracy zwanym cukrownią i chłopaki sobie wymyślili klub filmowy. Klub filmowy, którego oczywiście wiadomo liderem, lokomotywą przez następne lata stał się Franciszek Dzida, ale właśnie to od tego spotkania i od tego momentu tej rozmowy tych trojga młodych chłopaków właśnie wszystko się zaczęło. Oczywiście zaczęło się przy cukrowni, bo takie były realia, to musiało być zinstytucjonalizowane, musieli napisać statut, dostać wszystkie zgody, ale ruszyło. Ruszyło i zaczęło się fantastycznie. Cała dekada lat 70. pasmo sukcesów, nagród, wiele, wiele fantastycznych historii, które spuentowały się poznaniem Franciszka Dzidy z Krzysztofem Kieślowskim, spuentowały się pierwowzorem postaci Filipa Mosza w Amatorze Kieślowskiego, premierom Amatora w Chybiu i tak dalej, i tak dalej. No chyba mało który ośrodek kultury w tych gminach wiejskich ma tak dobrze właśnie zarchiwizowane wszystkie uroczystości. To dzięki właśnie klubowi Klaps. No tak, to jest jedna z fantastycznych jakby historii związana z tym, że tak mała miejscowość, mała gmina, gmina wiejska ma tak pięknie tą swoją historię od właśnie momentu, w którym zaczął działać Klaps, zarchiwizowaną. To się działo z różnych oczywiście względów i okoliczności tamtych czasów, ale dzięki temu dysponujemy tymi materiałami w postaci obecnie Gminnego Archiwum Cyfrowego, ale również my jako młodzi w Klapsie przejęliśmy tą tradycję i nadal dokumentujemy i archiwizujemy wszystko to, co najważniejsze w naszej miejscowości. To jak dzisiaj ma się amatorski klub filmowy Klaps? Ilu macie członków? Jak to wygląda? Czy są chętni? Czy nadal jest właśnie taka ekipa, która realizuje tyle projektów? Drzwi dla wszystkich w Klapsie są zawsze otwarte. Fantastycznie się stało, bo na przełomie tych lat z różnych przyczyn i powodów, ale staliśmy się klubem wielopokoleniowym. I na dzień dzisiejszy chyba nigdy w historii Klaps nie był tak liczny, bo to jest prawie około 45 członków Klapsu, stale obecnych, przychodzących, działających, realizujących się w fotografii, w firmie, bliżej sympatyzujących, więc to jest coś fantastycznego. Myślę, że nawet chyba sam Franek sobie tego tak nie wymyślił. Piękny obiekt jest. Czego w takim razie Wam życzyć? Wam, jeżeli chodzi o amatorski klub filmowy Klaps? Zdecydowanie jak najbardziej życzymy sobie tego, żeby bardzo chętnie odwiedzała nas publiczność. Nie tylko w Domu Kultury, ale również na filmach amatorskiego klubu filmowego Klaps, bo tym się chcemy dzielić. Mimo, że filmy są autorskie, osobiste i tak dalej, ale nieustająco chcemy się dzielić z nimi, z publicznością. Bo siedziba to jedno, ale ważni są ludzie. Ja teraz przejdę tak płynnie do tej siedziby, bo niedawno było otwarcie pięknego ośrodka kultury w Chybiu. Czy dyrektor zadowolony? Nie, no oczywiście, że dyrektor jest zadowolony, dlatego że dzięki decyzjom Rady Gminy poprzedniej kadencji, tej kadencji, dzięki decyzjom pana wójta gminy Chybie, to myśmy się przesiedli z małego malucha do BMW X6, więc jak nie być zadowolonym? No właśnie, na co tu warto zwrócić uwagę? Są przepiękne pracownie, przepiękna sala. Ile osób pomieści ta sala widowiskowa? Sala mieści 126 eleganckich, wygodnych fotelików w doskonałej widoczności jakby z każdego miejsca. Do tego jest druga sala, mała, kameralna na imprezy o charakterze kawiarnianym albo małe formy i tak dalej. Więc myślę, że ta różnorodność tych propozycji będzie też miała jakby wpływ na to wszystko i nad tym będziemy już od stycznia pracować. Piękny jubileusz, 55 lat amatorskiego klubu filmowego Klaps. Chybie jest znane z tego klubu. No to chyba wójt też
dumny, że ma tak wspaniały klub, taką wspaniałą ekipę, która już 55 lat działa. Największym prezentem oprócz tej dzisiejszej uroczystości, tego jubileuszu, to jest ten obiekt, tak? Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w tym budynku niegdyś mieścił się dawny Dom Kultury. Związany oczywiście z byłą cukrownią, rafinerią Chybiłę, która już nie funkcjonuje w naszej gminie od lat, ale przywrócenie dawnej sali kinowej, to jest to miejsce, to jest ta sala, w której teraz stoimy, to było miejsce spotkań, dawnych spotkań naszych mieszkańców na wszystkich takich tych większych wydarzeniach kulturalnych, to jest właśnie ukłon w kierunku przyszłości. Mówimy, ta cukrownia, która już nie funkcjonuje, ona nadal żyje w sercach naszych mieszkańców. Czyli można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, że znowu tutaj jesteśmy, tylko w pięknych, odnowionych wnętrzach. Tak, dokładnie. I ta historia to właśnie jest to miejsce powiązane z dawną cukrownią w Chybiu. I tu jesteśmy w dawnej sali widowiskowej. Tu były zawsze te wszystkie wydarzenia kulturalne, a my je teraz reaktywowaliśmy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.